zewnętrznym wiodrem. Wewnętrzna łydka równocześnie daje sygnał. Tak jak do kłusa, tylko kłusie obydwie łydki, a tutaj wewnętrzna, a zewnętrzna się cofa za siodło. No oczywiście zagalopować musi z jednej nogi, tej wewnętrznej. Na niej łatwiej zagalopować w prawą stronę. Tak jak teraz pan jeździ i ona jest prawonożna. A jak to rozpoznać? Potem z której kończy? Z kłusa. Z kłusa łatwiej, ona ze stępa jeszcze ma problem. Tylko przy zagalopowaniu to samo, trzeba się odchylić do tyłu i wypchnąć od tyłu do przodu. I ręka też do przodu, żeby nie zaciągać hamulca. Jak się pozna, że koń jest prawo czy lewonożny? No. Trochę tak jak u człowieka. U człowieka to wiesz, patrzysz, którą rękę używasz częściej, nie? No tak. U konia patrzysz, z której najchętniej rusza, czy jak biegnie galopem, to na którą nogę chętniej galopuje. To jest galop? Tak, to jest galop. Prr, ale nie wyjeżdżamy za płot. Zapomniał pan skręcić.